Pawle, bardzo mi miło Cię powitać w Wiśle Płock. Dziękuję bardzo, witam wszystkich kibiców Wisły Płock. Wiemy, że występowałeś na różnych pozycjach. Opowiedz nam, gdzie najlepiej się czujesz. Najlepiej się czuję na skrzydle, ale mogę przyjąć też rolę wahadłowego lub jednego z napastników. Strona prawa czy lewa i dlaczego? Najchętniej prawa strona, ze względu na to, że czuję tam wolność dribblingu, mogę korzystać z prawej lub lewej nogi, ale też na lewej stronie dobrze się czuję, ponieważ mogę dobrze dorzucić piłkę. Bo jesteś lewonożny. Zgadza się. Jakie cele sobie stawiasz na tą rundę? Moim celem jest, żebyśmy wygrali jak najwięcej meczy oraz żebym się jak najbardziej do tego mógł przyczynić. Wiemy, że w Norwegii spotkałeś się z Torgilem Gjertsenem. Jak wspominasz tego zawodnika? Bardzo dobry zawodnik piłkarsko i bardzo miły człowiek. Dobrze się z nim dosyć zapoznałem i dzieliłem z nim szatnię przez ponad 4 miesiące. To jeszcze opowiedz nam o swoich największych atutach na boisku. Moimi największymi atutami są uderzenie lewą nogą oraz dribbling i przebojowość. Dziękuję i powodzenia. Dziękuję bardzo.